Piraci! Witajcie moi drodzy w 47 odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. Dobra, skoczek do sianka. A co by tu robimy właściwie, bo żeśmy już tu wszystko w sumie zabrali. To może się tak wdepniemy gdzieś w konkretne miejsce. Mam lepszy pomysł, chyba że się nie da. No to lipa w sumie. A, to jest cały przylądek Bonavista, bo super. Na bardziej się cieszę. No trzeba będzie się tu tepnąć, no bo innego wyjścia no nie widzę, no. No hejt się jeszcze nie uspokoił. Cały czas mnie atakujecie tymi bezsensownymi łapkami w dół. Nie wiem, kiedyś się to może uspokoi. Miejmy nadzieję. No i Mirlis Action już zaczyna. I tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję, że to szybko i bezboleśnie się to skończy. Ten hejt, który nie ma w ogóle żadnego powodu i sensu. Fajnie, nawet pierwsza minuta i już mi tutaj szwankuje. O, i denerwujesz mnie powoli. Powiedziałem. Jeszcze raz mi coś takiego zrobisz? To cię normalnie wywalę i będę czymś innym nagrywał, bo ja tak nie będę tak pogrywał. Dobra, mamy tu kawkę. A to już sobie do niej dopłynę, bo wiecie, nie chce mi się też zbytnio teleportować, jak mam przecież bliżej teraz do kawki. Dobra, nasza kaweczka. Dobrze, że nie szwankuje. Wypłyń w morze, a może otwórz menu szybciej podróży. Może gdzieś następnie przynajmniej. Zaraz, tak się zastanawiam, tutaj co to jest? Tulum. Co to za miasteczko Tulum? Pierwsze widzę i słyszę przynajmniej. Jak to jest przylądek Bonavista? Nie, tak patrzę, czym tu się zająć. Tu mamy Nassau. Tutaj mamy wielką inagułę już zrobioną. Tutaj coś jeszcze chyba jest. Nawassa. Zlecenie zabójstwa. A w sumie możemy się do Nawassy tepnąć. Zrobimy coś przynajmniej. Jakieś zlecenie i najwyżej, nie wiem, potem możemy się do Hawany teleportować. Możemy coś porobić w Hawanie. Nie wiem, tam pewnie pierdzą nudami, ale może jeszcze się coś tam dla nas znajdzie. No szybciej się tepaj. Dobra. Ale może jeszcze jednak wejdziemy do tej floty Kenwaya. Zobaczymy, co tam się dzieje. Dostęp do floty. Okej. A więc zobaczmy, co tu... Czekaj, pomiń wszystkie raporty. O, odblokowaliśmy Zatokę Biskajską i Portugalię dwójkę. No, to w sumie możemy działać. I znowu. Napraw statek. Teraz będzie 100%? Czemu się zmniejszyło? Jakim prawem? Jakie dziwne. Dobra, napraw statek. Nie no, znowu będziemy się bawić. Chociaż nie, dzisiaj nie, dzisiaj nie, dzisiaj nie. Dajmy spokój. Jak będziemy się tak ciągle bawić, to będziecie mi pisać w komentarzach, że nie, to już nudą jedzie. Zrób coś, że innego. No to dobra. Będziecie mieli jeszcze do mnie potem wątę, ale mamy 30 kafli w prawie, no to zakupy robimy takie, że to jest po prostu, tak, kupujemy pancerz kadłuba, tu trzeba już kupić. Trzeba zadbać o to, żeby kawka naprawdę miała taką w piździe z ochronę. Nie, tutaj trzeba już o tyle zadbać rzeczy. Siła harpuna, wymagany schemat, elitarny harpun. O, rozumiem. Za mało mam metalu i innych składników. Kurde, aż szkoda wielka. Szczerze, i tak mi się nie chce wyglądu dalej zmieniać. Niech sobie zostanie taki, jaki jest.
Amunicja, ciężkie kulki. Można coś sprzedać, jakiś ładunek? O, można. Trochę kasy nam się za to zwróci. Miejmy nadzieję. A, troszeczkę, ale i tak żeśmy... Aha, mamy tylko tyle metalu. To lipa, powiem szczerze. Co myśmy to kupowali? Działa burtowe czy... Nie, pancerz kadłuba. Dobra. Dobra. Sprawa osobista to rzecz oczywista. Dobra. Witaj, kaprze. Pewien odważny krajan i mój bliski przyjaciel zginął z rąk nikczemnego brytyjskiego kapitana. Zatop jego statek HMS Defiance. Razem ze wszystkimi ludźmi, którzy pomagają temu kryminaliście. Okej. To już tutaj niedaleko? Dobra, i tak to trzeba do kawki chyba iść. Dobra, ruszamy. Teraz pewnie kawka będzie miała więcej życia, nie? O, to już nawet widać. Teraz to nawet ma po 6 przedziałków w jednym jakby takim pasku życia. Dobra, zrobimy sobie zlecenie. Co my to mamy? To chyba jest ten, tak. Defiance. Mamy go zatopić, więc ja od razu już mogę na niego nasłać te moździerze. Jest, zaraz atakujemy, zaraz atakujemy. Jep! Idzie. Tak, zatopimy to, spokojnie. To gówno już się zatopi, zanim ja tam dopłynę. O kurde, to bydle wytrzymałe jest jednak. Troszeczkę. Troszeczkę aż za bardzo. Wow, też mają ciężkie kule. Atakuj, atakuj. Jep. Jep. Lol, dostałem jakąś wiadomość tekstową, nie wierzę. Nie wiedziałem, że mam nawet fanów przez Uplay. Chwileczkę, kurde, spokojnie. Spokojniutko, spokojniutko. Czekaj, czekaj, daj mi trochę zwolnić. No nie marnuj tych ciężkich kul. Naprawdę. Dobra, unik. Unik. Dobrze. Wow, spokojnie. Okej, dobra, zatopione. Dobra, to się już topi. Więc w sumie jest dobrze. Jep, kurde. Okej. No to zatapiamy to gówno. Trochę nam się oberwało, ale żyjemy i tak. A statek już z nami nie ma szans. Trzeba tylko zabić tego jednego kapitana. Kurde, chciałbym go tylko jakoś dobrze namierzyć. Wolałbym go zdjąć jakoś, wiecie. Okej, dobra, idzie. No nie, no nie zabiłem go. Jakie gówno. Dobra. Kurde, masz z pistolów. Jeb, jeb. Kurde, dostał porządnie. Tu, tutaj, beczkę, dobrze. Kurde, przeładowałbym sobie tego pistola. Taki kozak z ciebie. Kurde, nie atakujmy go w dwójkę, tylko daj mi fraga. O, dzięki. Dobra, przeładuj sobie broń, bo wolałbym ich już szybciej wykończyć z pistola. A więc, zaczynamy! Poszło. O, coś chyba nie poszło jednak, po mojej myśli.
Tak jest, poszło. O! Jeszcze beczka wybuchła. Aha, wiszący muszkiet w powietrzu. Dobra, nie? A my sobie po prostu ich tutaj wykończymy. Ło, dużo towaru. Tak, tylko możemy kawkę naprawić. Dobra, zmykamy stąd. Poszło, 120 rumu. Całkiem nieźle. Dobra. I co, Navassa już dostała golda, tak? Ma już golda na klasie. Mamy Kingston, mamy Kingston. Wiecie co? O, mamy jeszcze, mamy ile wasze? Można się tam tepnąć? W sumie możemy, bo jeszcze mamy tylko zlecenie zabójstwa. A to się tepamy. Wiecie, takie rzeczy trzeba robić, trzeba uzupełniać takie pustki, niektóre rzeczy. Bo one zawsze mają jakieś, nie wiem, zlecenia zabójstw albo jakieś inne rzeczy. Trzeba uzupełniać te niektóre lokacje. Dobra. Jesteśmy już tutaj. Nie, chcę tylko informacji. Dajesz pan informacje. Się napiję. On też się napije w sumie. Co my tu mamy? Konwój morski. Aż w takiej lokacji? O, sorry, odbiło mi się. To ładnie. A, Punta Guarico, dobra. Może być. O, można? Kupię sobie piratów. Jeśli mogę w ogóle. Tak, to sobie kupię z dwóch piratów. Jeśli się nie pogniewają. No nie chcę piratów, kurde. Jaki spam robicie. A jest to sklep? Jest, jest sklep. A zwykły? Dla Edwarda? Też jest? Co ty robisz? No, fajnie, widzisz papugę i co mi z tego? No nie mogę żadnych ulepszeń, kawki. No trochę źle się z tym czuję. Dobra, znowu mi się odbiło. Ale to nieważne. Sprzedać ładunek. Tak, sprzedamy. Rumu będzie dużo. No, aż 1800. No i mamy już 20 kapli. Tylko szkoda, że mamy tak mało składników. Trzeba będzie zapolować potem na jakieś konwoje, statki, te rzeczy, bo z tego też idzie, widzę, pewien zysk. Oczywiście chodzi o złoża. Może to zlecenie nam coś da. Pan niewolników, odkryliśmy szczególnie brutalną siatkę handlarzy niewolnikami działający między Afryką a Indiami Zachodnimi. Człowiek czerpiący zyski z tego podłego procederu przebywa ponoć na pobliskiej wyspie. Dewnij go! No to po piracku to zrobimy, spokojnie. Edward, spokojnie. Się nie rajcz. Tylko rób co trzeba. Tutaj. Magazyn pusty. W sumie możemy się tu tepnąć, bo nie chce mi się płynąć aż taki kawał drogi. Z ile wasze do Punta Guarico. Jep. Wow, trochę zladżyło. A myśmy tu już przypadkiem nie byli? Tak, byliśmy w Tortudze parę odcinków temu. Tak, pamiętam. Czekaj, teraz ja chcę tam dotrzeć. No szpytę, no. Kurde, dajcie mi spokój, panie. No szkurde, zadzwonili tymi dzwonami. Ty patrz, miał swojego pana ochronę. Dobra, chcecie na miecze? No lol, ten mnie dalej nawalał kombosami, a ja chciałem tylko żywą tarczę zrobić. Jakie gówno. Widzę, że teraz ich inteligencja się podwyższyła. No walcz ze mną, kurde. Dobra, poszło.
My mamy się teraz tylko zająć naszym celem. Bez pierdół, bez obaw. Dobra. No gdzie jest ten mój cel? Chwileczkę. Coś tu za mało jest tej straży. Myślałem, że będzie jej nieco więcej. Ale chyba się pomyliłem. Jest. Cel zabicia. Dobra. My możemy już uciekać, on niech sobie cierpi. Nie wiem kogo zabić. Ty patrz, koleś coś próbuje zrobić. On chyba już swojego zatłukł. Czekaj, to my mu... Ty patrz! Zauważył mnie. Tutaj skopa cię biorę. No, i leżysz. A my stąd możemy w sumie uciekać, bo nie ma tu co robić zbytnio. Dobra, idzie teraz. Wszystko mamy prawie już zrobione na Golda. Tu mamy okręt legendarny, z którym na 100% nie dam rady. Ruiny Kabach. No co, coś musimy jeszcze wziąć, bo nie chcę się brać za te większe miasta typu Havana, Tulum, co ja pieprzę. Tulum. Na was, Nassau, kurde, ale mi się pieprzą te dwie nazwy, na was z Nassau. No to wiecie co? Mam taki pomysł. Skoro już tutaj jesteśmy, to chyba... A możemy się tu tepnąć? Nie, nie możemy! To pewnie, dlaczego? No, gówno jakieś. Chwileczkę, mamy tutaj aż cztery. Cztery? Chwileczkę, może więcej niż cztery, takie wiecie... elementy do zebrania, takie wraki typowe. Chwileczkę, coś tu pokombinujemy, no. O, tu jeszcze mamy Cayman Sound. O, tu jest nawet główna Templariusza. A zobaczmy co tam z Hawaną. Ło, tutaj też jest co robić. Ale to tam jest za dużo tego. Coś innego, czekaj, na Sau. Może coś na Sau będzie. Tutaj też jest jakieś główna Templariusza. Trochę do zebrania tego. Dobra. To inaczej. Może sobie tak tepniemy do Wielkiej Nagły. O, tak, tepniemy się do Wielkiej Nagły. I już widzicie? I już mam pomysły. Teraz chcę trochę wydać tego hajsu. Szczerze, walić to, że tam kawka, ale też chcę inne rzeczy. Na przykład chciałbym sobie odnowić budynek. Tą kryjówkę, Edwarda. Co tak lagujesz? Kurde. Czasami mnie to irytuje, że nawet w takim miejscu pustym, gdzie Edward sobie chodzi, po prostu to nawet musi mu lagić. Dobra, Wielka i Nagła. Mamy naszą karczmę. O, możemy sobie jakieś informacje zdobyć. Dawaj tutaj, kurde, info. Grubasie. Ja się znowu napiję. I co tam masz dla nas ciekawego, panie informatorze? Kolejny konwój morski. Spoko. Dobra. Przejdziemy się jeszcze do sklepów i tego działu, żeby coś sobie po prostu kupić dla Edzia. O, może jakiś mieczyk kupimy. Zastanowiłbym się, bo jeszcze mogę błąd popełnić i nagle mi na coś nie wystarczy. A wiecie, ja tak nie będę się bawił. Kurde, ale no kupiłbym sobie, no nie powiem, że nie, no. Odzienia, no mamy jeszcze płaszcz pirata, odzienie kapitana piratów. No pięknie, no. Czarno-czerwone, mówicie. Odzienie kupca.
Biało-szaro odzienie jest zwykle noszone przez bogatych w całych Indiach. Zastanowiłbym się najpierw, zanim wydałbym tyle kasy. Ale odzienie piratów bym sobie wziął, szczerze mówiąc. Kurde, no. Dylemat mam teraz ciężki. Ciekawe, za ile by poszło prawie 1000 sztuk płótna. 4600, kurde. Miałbym złota jak lodu, ale jako że widać, że jednak nie. No dobra. Mnie jeszcze starczy to, co mam. W zasadzie. Potem się będziemy zastanawiać. Dobra, tu mamy. Co tu mamy? Zaraz zobaczymy. A good captain takes care of his men, yes? The sailors are a peu. Aha, chodzi o kobiety, tancerki. I know just where to find them. Ile byśmy musieli? 15 kafli. Kurde. Nie wiem, czy mi się nawet opłaca. Szczerze mówiąc, na razie nie, bo to by nie miało sensu. Wolałbym. Ano, znowu mnie wywaliło. Nie będę wydawał tyle kasy na coś, z czego nie będę korzystał, a wolę wydać na coś, co będzie przydatne. Na to co to jest? Ognisko obozowe. Wynajmować za darmo pijanych piratów. Wow. Aha, są ci piraci. Zastanowię się jeszcze nad tym. Ale szczerze nie wiem, na co mi tutaj ci piraci, tancerki. To mi chyba w ogóle nie jest potrzebne w wielkiej i nagły. Nie wiem, na co mi to, bo naprawdę, no nie widzę sensu w tym, żeby kupować. Ale chatę bym sobie odnowił, nie powiem, że nie. To by było akurat coś ciekawego. Renowacja willi Dukasa nie ma sprawy. To, na to bym wydał kasę, bo to akurat byłoby ciekawe. Dobra, jest. Możemy wydać. Dobra, to wydajemy. O, 6 kafli, dobra, to mogę wydać. O, pięknie. Teraz willa wygląda naprawdę już nieźle. Może jeszcze raz? Wow, to może jeszcze bardziej ją rozbudowywać. Nieźle. Nieźle, nieźle. Tutaj muszę przyznać, że to akurat jest niezłe. Czyli możemy ją jeszcze bardziej odbudowywać. Dostęp do floty. O! To tutaj jeszcze skorzystamy z tego. Tak, przyda się. A, dobra. 100%. No to jedziemy z bitwą morską od razu. I zakończymy za chwilę odcinek, bo pewnie już będzie trwał z pół godziny. Wiecie, zrobimy to, co trzeba. Zarobimy trochę na tym kasy, pewnie jeszcze. Jest bezpiecznie. Teraz tutaj. I jeszcze jeden statek. Ok. I poczyniamy wszystko, co trzeba. Tylko jak ten Mirli's Action by mnie nie wywalał, to by było naprawdę idealnie. Ja z nim zrobię kiedyś porządek, spokojnie. A, i ktoś do mnie pisał w sprawie, czy zagrałbym w Assassina 4 na multi. No pewnie, zagram, ale dopiero jak skończę nagrywać, żeby nie było. Dobra, jest, idzie, okej. Teraz niebezpiecznie, trzeba, wiecie, ładować statki. I jeszcze jeden. Dobra, naprawiaj go, naprawiaj. Dobra, i od razu zaczynamy. Same brygi. No to nieźle, nieźle. Na tego bryga się wziął. Ło, niedużo poszło. Myślałem, że pójdzie więcej. Działka mocniejsze są. Jak
jak jest 3 na 2, to mamy większą przewagę. No dobra. Jeden bryk się już pali. Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie. Teraz macie go zniszczyć. O, wysyła teraz miny z beczek. I jedziemy. Ło, poszło. Dobra. No i nagroda jest. Jest. Co to jeszcze wyślemy? Okej, okay, możemy płynąć. Kanonierka i szkuner. No, damy radę. Ale żeś mi zrobiła dużo, ty mała kanonierko. Będzie szybszy? Aaa, kanonierka była szybsza. A, on woli sobie tutaj wysłać minę. Nie chce mu się z działek strzelać. No ale to wiadomo, że kanonierka nie przetrwa takiego wybuchu. No i nagroda będzie, wiadomo. Pięknie. Okej. I kolejne statki. Naprawiaj je tutaj. Ile w ogóle mamy tego? Tych. Właśnie, tych diamencików. Chciałbym tylko wiedzieć. Kurde, coś tutaj są marne szanse. Aha, dobra. No i teraz mamy 100%. Tylko, że może bym wysłał jakieś mocniejsze statki. O, ten na przykład bym wysłał. Bo wiecie, chcę zwiększyć jeszcze bardziej szanse. O, może być. Wyślemy fregaty. 2, 1 bryk. Tutaj będziemy mieli większe szanse. No, tak jak przewidziałem. Jakbym wysłał szkunery, to już bym miał przesrany. O, jak poszło. Dobra, fregata się spaliła. Ze wstydu. Niech się któraś szybko załaduje i jedziemy. No, w sumie nawet lepiej zrobiłem, bo inaczej no straciłbym te statki. No, dużo tej nagrody jest. Dobra. O, starczy w zupełności. Żadnej naprawy nie trzeba. Szkunery na szkunery. O! Jakoś się to wyrówna. Ha! Dobrze. Przynajmniej poszedł. No! 100% zwycięstwo będzie. Doskonale. Bam! Co? Jeszcze przeżyło? Jakie shity. Wow, 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 wow. Dobra, dobra, spokojnie. Nie wyżywajcie się aż tak na moim statku. Dobra, poszło. Rozalka się postarała. Gdyby nie to, to Adriana by już się spalił. No i poszłoby. Duma Adriana by się spaliła. Dobra, Zatoka Biskajska. Tu jest... To było katastrofalnie ponoć. Dziwne, dobra, nieważne. Naprawiaj statki. Najpierw zobaczmy, co my tu mamy. Fregata bryk bryk. Dodawać mi tu jakąś fregatę. O, San Lorenzo. Bryg. Jakiś bryg wyślemy. O, już są zwiększone szanse. I jeszcze jeden bryg. Chyba, że wyślemy fregatę. O, no dobra. Nie, wiecie, zawsze musi być 100% szansy na wygraną. Ło. To będzie mocna bitwa. O, możemy wstrzelić beczkę. Mieliśmy jedną. O, fregata się już spali. Jak cieniutko, jak cieniutko. O kurde, bryk atakuje. Aj, San Lorenzo dostało. Ahaha. A, fregata już nie zaatakuje. No ładnie, tutaj się nieźle kroi bitwa.
Na pewno to zwyciężymy. Dobrze, dobrze. Ładuj się, żeby... O kurde, Rex zaatakuje jeszcze. No i każda z moich statków oberwała. Bardzo. Chociaż nie, Santa Luis najbardziej oberwała, ale... No bo była na środku, to się wystawiała najbardziej, to było wiadome. Dobra, ryzykownie. Jeszcze raz. Zaraz tutaj zrobimy takie rzeczy. Na prawej Santa Luis. I kanonierka. A to wyślemy... Szkuner. Dobra, damy radę. Aha. No to fajnie, że kanonierka... Ej, czemu kanonierka dwa razy atakuje? Jakie oszustwo, cheaterstwo wręcz. Ja ci dam. Twój bryk się zaraz spali, biedna kanonierko, za 5 zł. No i co, i co, co? Jeb na twarz ci tą kanonierką. Dobra. Dobra, bryk się już pali. No. I ładnie. I znowu jakieś bogate nagrody. No, coraz lepsze nagrody zdobywamy. Dobra, teraz Portugalia, dwójeczka. Aż tak źle? Fregatę najlepiej wyślijmy. San Lorenzo. Potwierdź, tak, potwierdź to. I brygi. Dobra, naprawiajmy to. A wiecie co, jeszcze może wyślę liniowca. Chyba. Albo fregatę jeszcze jedną. Zobaczymy w sumie. Tak patrzę, żeby każda z tych statków miała większe szanse. Dobra, wyślijmy liniowca na tą bitwę. Tak, wyślijmy go. No i zobaczymy, czy sobie dadzą radę. Dobra, San Lorenzo atakuje. Pięknie, fregata obrywa. Bryk pierwszy zaatakował. A dlaczego na liniowca? Jakim prawem? Masz tu. A, już dostał. Wzięliście na mojego liniowca, bo on jest najwięcej wart. Sorry. No ej, no panie, ja tak się nie bawię, no. Zniszczcie jak najprędzej te statki, bo kurde, zaraz je zniszczycie. Ło, bryk poszedł, pali się. Dobra, udało się. Z tym, że San Juan Batista, Bautista, kurde, śmiesznie się to wymawia. To jest niebezpiecznie. Dobra, jeszcze tak ze dwa razy. Fregata i bryg. Dobra, fregatę wyślijmy. I bryg. Jest, 100%. I jedziemy. Dobra. Dobra, w fregacie się pierwszej załadowało. I już dostała porządnego gnata. No, nie dadzą rady. Aha, fregata musiała oberwać. Teraz oberwie Santa Luis. O kurde. No dobra. Już mamy zwycięstwo. Bez problemu. Jeb, pięknie. No, idealnie, idealnie. Pięknie, pięknie, dobra. Jeszcze raz. Kanonierka. Może coś tylko jednego wyślimy, o. Bo nie chcę mi się teraz dwóch wysyłać. Premia do szybkości, dobra. Myślę, że Berg sobie da radę na takie dwie kanonierki, które no, w ogóle nie będą sprawiały problemu. Ja mam je na dwie strzały, więc no nie dadzą rady. Dobra. Możesz mi tam jeszcze zaatakować, biedna kanonierko. Szybciej się załaduj. Dobrze. No. I dobra. Zwycięstwo mamy.
Yep. Okej, okay, mamy już Portugalię 2 bezpieczną. O, mamy teraz jeszcze Afrykę Północną 5. Czemu się te... Czemu numerują lokacje? Ja tego nie rozumiem. Napraw stateczek. Tutaj jeszcze szkuner. Dobra. Dobra, zaczynamy. Trochę tych bitew jeszcze będzie, ale to spokojnie. Potem je powysyłam na misję. Poszło. A, zaatakuję. Ty, jeszcze przeżyło to. Dajesz, szkoner ubije już do końca. Fajnie, że jeszcze to miało farta. Ale spokojnie, dajemy tu już radę. Pięknie, ryzykownie, ryzykownie. Afryka Północna. Szkunery. A to chwileczkę, to dajmy sobie San Lorenzo. Dajmy sobie jeszcze Adriana Sprite. Dobra. Fregata i szkuner dadzą sobie radę. Dobra, któremu pierwszemu? Jest! Zwycięstwo chyba już mamy. Czemu pudło? Co on zrobił? Dobra. Fregata się już tym zajmie. No! W sumie mogłem wysłać samą fregatę. Ale ona by bardziej oberwała z pewnością. Dobra, mamy jeszcze tylko południowy Atlantyk, trójeczka. Dobra, szkunery. Czekaj, szkunery powysyłamy. Tak będzie najlepiej, sprawiedliwie przynajmniej. Dobra, i jedziemy. Okej, okay, atakujcie. O, poszło. I stuprocentowe zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Teraz jest chyba bezpiecznie, nie? A, jest ryzykownie. To jeszcze jedna bitwa. O, to możemy jeden statek wysłać. Co tam? I tak nie da rady. A, masz tu zaskoczenie. Pięknie. No, to była taka najszybsza bitwa. Dobra. Teraz je powysyłamy tylko na te misje, gdzie się opłaca. Dawać takie misje po tysiaka. Dobra, 1400 możemy wysłać. Je, napraw statek. Najpierw Santa Luis. A chwileczkę, może jakieś, wiecie, sprawdzimy tutaj, jakie misje są. A, słabiutkie. A, słabiutkie. O, te za 1700 są warte. A czemu nie można? O, San Juan Batiste można. Tak, napraw statek najpierw. Dobra, wysłany. Tylko reszty się już nie da niestety. Nie, da się. Dobrze. Tak, a te najdroższe misje? Aha, trzeba mieć już większą pojemność. To lipnie. Dobra, wysyłamy te statki na misję. Tutaj żadnego nie wyślemy. Zobaczymy. O, tu są dopiero misje. Ale no niestety nie mamy liniowców, a liniowce tylko się tutaj przydadzą najbardziej. Kurde, ale ile warte są te nagrody tutaj? O, to jeszcze możemy wysłać. 2500 jest. Świetnie. Płyń sobie tam. Zamówienie dla starego. Nie powiem, jak to brzmi. Dobra, San Miguel. I misja warta 2200. Dobra, wyślemy ich tam.
Afryka Północna. A, to już są takie misje po tysiaka, ale statków jeszcze mamy z 5, to możemy je powysyłać do Afryki Północnej. Tak. Naprawimy tylko te statki jeszcze. Dobra, pięknie idzie to. Dobra. Jeszcze mamy 3 statki do wysłania. Tak, 3. A jaka misja? Muzykanci. Wow. 1,5 kafla za to jest zarobienia i przed burzą. Okej, napraw statek. No trochę już odcinek będzie trwał, nie powiem, że nie. Dobra. Wszystkie już statki? Czy jeszcze jeden gdzieś? 1300. O, jeszcze jeden możemy wysłać. San Isidro. Chwileczkę. Flota. Chyba sobie dokupię więcej doków. O, można dokupić. Nowy dok. Pięknie. Teraz byśmy wynajęli jeszcze jakiś statek. Tak, opuszczamy flotę Kenway'a. No, troszeczkę nam to czasu zabrało. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 47. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Myślę, że od następnego odcinka może zajmiemy się łowami na templariuszy, bo tak patrzę na ten pancerz i kusi, naprawdę kusi, żeby go zdobyć. Dlatego myślę, że się tym zajmiemy od następnego odcinka. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo!